Zarembiańskim Osiedlowym Domu Kultury odbył się doroczny wieczór wspomnień o Janie od Biedronki. Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie. To już kolejny rok, kiedy nasz Dom Kultury wspomina księdza Jana Twardowskiego. Jesteśmy bardzo z nim związani. Dzieje się tak przez moją osobę, jak również przez całą grupę od Anioła Stróża, ponieważ działalność grupy od Anioła Stróża rozpoczęła się właśnie spektaklem związanym z poezją księdza Jana Twardowskiego. Ponieważ po naszej premierze tego spektaklu z jego wierszami niedługo odszedł w 2006 roku, więc postanowiliśmy wspominać go, bo naprawdę warto. To był wielki człowiek, wielki poeta, wielki ksiądz. Jego wiersze są takie, które pozwalają człowiekowi pokonywać pewne trudności, dawać nadzieję, dawać wiarę. I cieszę się, że dzięki tym imprezom, tym wieczorom wspomnień możemy popularyzować jego twórczość. Wieczór rozpoczął Michał Torbicz wierszem autorstwa księdza Jana Twardowskiego pod tytułem Kubek. Kubek. Nic nie chcę, z poduszką krzesełka, pieca, łopatki, wiaderka, zegarka, pieniędzy, kuferka, Szekspira, szafę, skaterka, skarbonki, trąbki, pudełka i dom został się już duchem, lecz przywróć mi święty Antoni, mój kubek z jednym uchem. Tradycyjnie już w ramach wieczoru odbył się konkurs literacki pod nazwą Mrówko, Waszko, Biedronko, w którym wzięły udział dzieci ze szkół funkcjonujących w gminie Siekierczyn. Po raz dziewiąty w ramach tego wieczoru wspomnień organizujemy konkurs literacki Mrówko, Waszko, Biedronko. Zawsze zapraszamy dzieci, młodzież ze szkół naszej gminy. Również uczestniczyły dzieci spoza naszej gminy. W tym roku do konkursu, z czego się bardzo cieszę, zgłosiło się 21 osób. 21 uczniów, tym razem tylko jedynie ze szkoły podstawowej w Siekierczynie i z gimnazjum w Siekierczynie. Dzieci miały za zadanie napisać rozprawkę, bądź opowiadanie z dialogiem, bądź wiersz poświęcony księdzu Twardowskiemu oraz wykonać zeszyt w kratkę, w linię, w kropki z ulubionymi tekstami księdza Jana. Po prostu przeszło moje najśmielsze oczekiwania, przeszła ta frekwencja, z czego się ogromnie, ogromnie cieszę. Składam tutaj przy okazji podziękowanie nauczycielom, zwłaszcza nauczycielom języka polskiego, a wśród nich głównie pani Małgorzacie Małek z zespołu szkół w Siekierczynie, która cudownie pracuje z dziećmi, przygotowuje dzieci. Podczas dzisiejszego występu, jak zwykle, na scenie będzie można obejrzeć grupę od Anioła Stróża, która zaprezentuje piosenki księdza Jana Twardowskiego. Myślę, że ten wieczór, jak wiele poprzednich, będzie udany i wszyscy ci, którzy zdecydowali się tutaj dzisiaj przyjść, spędzą wspaniale ten dzień. I może ktoś znowu po raz pierwszy zetknie się z osobą księdza Jana Twardowskiego, a ci, którzy znają, sięgną jeszcze raz po jego twórczość. O to nam właśnie chodzi, żeby pamięć o tym człowieku, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, była, trwała i nie zginęła. Współorganizatorem spotkania była grupa od Anioła Stróża. Grupa od Anioła Stróża przedstawi repertuar z przedstawienia Chodzi Anioł Stróż po świecie. Są to piosenki z wierszy księdza Jana Twardowskiego. I dzisiaj wykonamy piosenki Wyszli bracia, Karmelitanko Bosa, Przychodzą same, Śpiesz mi się kochać ludzi, Listy do Matki Boskiej, Telefon, Bliscy i oddaleni, Z ziemią krążymy wokół słońca. Nasza reżyserka, pani Jola Napadłek, miała okazję osobiście spotkać się z księdzem Janem.
Stąd ten zapał. Spotkanie z księdzem Janem Twardowskim było tak niesamowite i inspirujące do zapoznania się z jego wierszami, że pani Jola nie mogła się oprzeć, nie wystawiając jego wierszy, żeby też zapoznać innych ludzi z jego twórczością, ponieważ jest no, niesamowita. Dzisiaj się o tym przekonamy zresztą. Wicewójt gminy Siekierczyn Edward Cwynar podkreśla, że wieczór wspomnień o księdzu Janie Twardowskim to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w gminie. Od kiedy grupa Daniela Stróża przedstawiła spektakl oparty o wiersze księdza Twardowskiego, to po jego śmierci rokrocznie o tej porze roku odbywają się wspomnienia dotyczące zarówno tej postaci, twórczości księdza Twardowskiego. W tym uczestniczą dzieci i młodzież z naszych szkół, przychodzą nauczyciele, zainteresowani mieszkańcy nie tylko naszej gminy, ale również powiatu. Stąd też uznajemy to za jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w gminie. Podczas spotkania uczestnicy mogli również zwiedzać wystawę fotografii znanej lubańskiej fotograficzki Anny Ewy Klimowicz. Wszyscy ci, którzy dzisiaj nas odwiedzili, oprócz tego, że obejrzą program artystyczny poświęcony księdzu Janowi Twardowskiemu, będą mogli obejrzeć wspaniałe prace, wspaniałe fotografie Anny Ewy Klimowicz z Lubania. Powiem, że pani Ania jest od wielu lat jurorką również naszych konkursów. I myślę, że każdy z zadowoleniem i z wielką ciekawością obejrzy te prace, bo są niesamowicie piękne i cieszę się, że ta wystawa Ani Klimowicz zawędrowała do Zaręby, do nas. Grupa od Anioła Stróża dała przed publicznością prawdziwy popis muzycznego kunsztu. A z miłością, czy jest, czy jest?
Ksiądz prałat Jan Twardowski był poetą, dziennikarzem, żołnierzem. Przed wojną rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył dopiero po wojnie, będąc już alumnem seminarium duchownego. W czasie wojny pracował w konspiracji. Był żołnierzem Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim. Był wieloletnim przyjacielem Zaręby. Zmarł w Warszawie 18 stycznia 2006 roku w wieku 90 lat.